Marzec 1968 roku ma wiele korzeni. W zależności od tego, na którym korzeniu się skupimy, to początek będzie inny. Jeśli nas interesuje kwestia kampanii antysemickiej, antysjonistycznej, jak wtedy mówiono, to tak naprawdę praźródła sięgają okresu międzywojennego i kształtu polskiego ruchu komunistycznego, który wtedy było bardzo wielu Polaków pochodzenia żydowskiego, a później po II wojnie światowej w tym ruchu komunistycznym zaczęła się walka między, mówiąc tylko, komunistami etnicznymi Polakami i komunistami Żydami. Jej ostatnia odsłona to była właśnie w 1968 roku. To jest ten korzeń antysjonistyczny, ale jak spojrzymy na przykład na inny, czyli protesty młodzieży, to one tak naprawdę się zaczynają 8 marca 1968 roku, dlatego że ten wiec na Uniwersytecie Warszawskim, wszystko na to wskazuje, żeby się skończył przyjęciem rezolucji wzywającej władze, żeby przywróciły Michnika i Schleifera z powrotem w prawach studenckich i nie byłoby nic więcej. Tylko gdyby nie akcja aktywu robotniczego, który tam wstargnął, prawda, z kablami, pałkami, zaczął tłuc tych studentów, to spowodowało protesty na innych uczelniach i to się rozlało na cały kraj. Partia wtedy była partią masową, miała około 2 milionów członków, była jakimś odzwierciedleniem tak naprawdę nastrojów panujących w polskim społeczeństwie, a w nim było ciągle nastroje antysemickie i może Żydów już prawie nie było. Dlaczego? No bo po prostu dziedzictwo historii relacji polsko-żydowskich, zwłaszcza z tych okresu z końca XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku było takie, że w Polsce nastroje antysemickie były. One są i dzisiaj, kiedy Żydów jest jeszcze mniej, więc dlaczego miałoby ich wtedy nie być? Natomiast trzeba pamiętać, że marzec 68 to nie jest tylko kwestia żydowska.